się nauczyć. A zgaduję, że to też jest jedna z tych rzeczy, których jeszcze się dowiemy. Podążali za nami tak daleko, Embryon. Ampusy. Używając umiejętności Void Eyes możemy zniwelować ataki lodowe przeciwników. Simpad. Możliwe, że w takim razie ten? Możliwe, że maintenance pad w takim razie? Ale już żyję, right? Powiem szczerze, że nawet nie zauważyłem, że mi twoje wybuchło. Simpad mi wyjaśnienia punktach doskonale. W dużym skrócie po walkach zbieramy Atma Point, jakie zbierzemy, to możemy dostać nowe umiejętności, które potem trzeba ustawić, żeby móc ich używać w walce. To jest taki duży skrót tego, co zostało przegapione. Dobra, rozumiem, że bardzo subtelnie zostało zasugerowane, że ci prześlinicy będą używać lodu. A prosi zbieramy, I guess. Czy jako lodowe demony będą podatne na ogień? Oczywiście, że tak. Ampulsa się boi. Bufu. Okej, mamy tarczę, więc... W ogóle na to, jak ten, jak silny jest Void, to kosztuje bardzo mało many. Obecnie kilka King of the Survival. Też mi się podoba, aczkolwiek czasami... Czasami jest stosujący na zasadzie, że... Trzeba na przykład długo zostawić przeciwnika przy życiu, żeby jeden konkretny party member mógł go pobić. I to bywa stosujące. Odnowiłem nasz HP-ki. Jest jakaś gameplayowa różnica pomiędzy DS i główną serią? Na pewno... Zdaje się póki co, że różnicą dużą będzie system uczenia się skilli. Cześć gra, cześć Mekis. Teraz to bardziej tradycyjny RPG. Pod jakim względem? W sensie... Czym się różni względem... inaczej, pod jakim względem się różni od Nocturne? O tak powiem. Bo nie zauważam póki co aż na tyle różnic. No oczywiście mówię, poza tym, że ten, że mamy mniej, powiedzmy, możliwości dostosowania sobie bohatera do własnych potrzeb poza statami. Wynoście się stąd. Bo co? Nie podujesz, nie kotujesz. A no, w tym sensie no tak, że mamy ten, że mamy... Powiedzmy jakichś tam starych party memberów, a nie rekrutujemy fuzjami demony. To też ma sens w sumie. No przy czym to też jest coś na zasadzie, że możliwe, że potem by się jeszcze pojawiło, a ja tego jeszcze po prostu nie wiem, tak? czy on są na ogień podatne? Tak. Oj, to całkiem co inne są podatne. Zastanawiam mnie, bo mamy teoretycznie pociski, ale nie widziałem za bardzo jeszcze opcji, czy z nich korzystać. Wiecie co? Wyrzucę się na chwilę, bo tam wydaje mi się, że może być krótsze przejście. Ja się okaże, że pierdolę głupotę i tutaj jest właściwa droga. A to zaraz zobaczymy. Slimy. Hello, slimes. Twarde są. Są zauważalnie twarde. Więc chyba po prostu się na razie pozbędę tych tutaj. Może pan będę odbokował możliwość kupienia jakiegoś gana? Nie wyglądało, żeby miało być. 2-2-2, whatever. Mój wnętrzny mask. A to ja mam bardzo często tak samo, że jak widzę, że coś jest do zwiedzenia, to bardzo chcę to pozwiedzać. Więc znam uczuć.
jedna rzecz, która mnie często odwodzi od tego typu zabiegów, to wysoki encounter rate, czyli coś, co tutaj mam wrażenie, że mnie właśnie dopada. Co mi da włączenie tego przełącznika? Nie jestem pewien, czy to jest to, co chciałem robić. A, to się zobaczę, I guess. Bo chyba sobie blokowałem przejść dalej, jak tako. Blokowałem sami open w 13 minut, aby grać na mapę. O jedno. No to ja miałem podobnie z tym, z FF7 Rebirthem. Że tam jak było coś do zrobienia, to stwierdziłem, że ja to przecież muszę zrobić. Nie mogę tego nie zrobić. Tutaj bardzo coś ładnie wyjaśnia, jak to się pojawia. Jedyne, czego im brakuje, to żeby były wyjaśnione staty w jakiś sposób. A poza tym to rzeczywiście. Dużo rzeczy do podwiedzania i to gorsze nagrody za zwiedzanie ich nie są tego absolutnie warte, ale muszę to zrobić, bo widzę rzeczy do zwiedzania. Też wyjaśnia, to nie to samo. Ale to one mają bardzo HP. Czy CS na sobie robi wyjaśnienie staty? Absolutnie nie. Nauczyliśmy się dywały i HLTS. Czym są wspomniane umiejętności? Zobaczmy. Light Damage Hunt. Czym jest Hunt? I light damage fist. To nie jest tak, że mamy coś do ustawienia, więc nie zaszkodzi tego. Nie zaszkodzi mi wstawienie tego. To na pewno. Zastanawiam się, czym jest hunt. Bąk. Zobaczmy, co robisz. Nic, co bym zauważył. Gra wyjaśnia, okej. Okay. Posa się boi. Oj, tak, jak idziesz na taki magiczną postacią? Trochę później, okej, okay, okej. Okay. Czyli na razie rozumiem, że to jest coś na zasadzie nie zawracaj sobie tym głowy. Jestem w stanie to przejąć. Charge shot. Ale co idę dalej, bo ta faza wychodzi miesiąc później. Ja też... Ja miałem trochę nadzieję, że to rozdzielają, ale jeżeli do tej pory tego nie zrobili, to wątpię, żeby mieli to zrobić. Zastanawiałem się, jak Devour działa, ale... ten... Ale... Widzę, że będzie to potem wyjaśniane, więc na razie się tym nie przejmuję. No ja szybko poziomy i dopóki co. Będziemy sobie trochę dawać przeżywalność i w magię. I będę wierzył, że to mi na razie wystarczy. To w ogóle by sobie zrobiłeś tego użył. Raz tego użyłem, zadało jakieś skromne obrażenie, tam 6 czy 7 chyba. Nie dziwię się, jeżeli to działa tak jak... O Jezu, która gra to miała teraz? Bo wiem, że w której grze było tak, że jeżeli się... użyło... O Jezu, przecież FF7 miał morfa. Że jeżeli się morfnęło przeciwnika na niski HP, to on się przedmiot zamieniał. Nie dziwię się, jeżeli tutaj działa to bardzo podobnie, że trzeba na przykład na jakimś progu HP-ków wykonać akcję. I wtedy wejdzie jakiś efekt. Że na przykład jeżeli przeciwnik ma mniej niż ileś tam HP, to możemy go zjeść. Ale to mówię, jest taki po prostu luźny...
luźny pomysł, który kojarzy mi się z tym z FF7 bardziej niż coś, co rzeczywiście podejrzewam, że tak działa. Oczywiście nie otworzą, co się zamknęło z drugiej strony. Nie wiem, czy jest sens, żebym miał nową manę na te potyczki. Zwłaszcza, że mogę spamować tą przerzutką. Teraz. Używał ziemi magiczne. To mi przypomina, że trochę mnie to niepokoi. Że mamy bardzo mało slotów, mam wrażenie, jak na bardzo dużo typów obrażeń. A co jeśli zara? Dostaniesz bojowe zadanie zara. Śmieszku ty. Pussy. A szansa mało wytrzymała. Nie wiem, czy wspominam, ale czuję się bardzo dziwnie z tym, że gram w akcentekach, który nie stanowi zagrożenia na początku gry. To jest bardzo dziwne uczucie. Domyślam się, że to jest kwestia, że jeszcze tego nie robi. A nie, że nie będzie tego robić. Ale to i tak trochę dziwne. Dobra, spal sekurę. A motywacja jest bardzo fajna, póki co. Ale no potencjalnie jest to ważne pytanie. Czy powinienem się bać? Podzielę się tym pytaniem. Tak było, jak nie jest spoilerowate. Set Mars Liga Przeganet. Nie chcę tego sprawdzać. Nie zdziwię się, jeżeli tak jest. Chodzi o paszczu Wargi. To też jest dobre pytanie, ale... Ja na to nie chcę zwracać uwagi. Ale mi już wcześniej zwróciłem na to uwagę, ale cicho. Okej. Okay. Właśnie zastanawiam się, czy to kwestia tego, że ten przeciwnik był przerażony i dlatego wszedł większy efekt? I kobiecego ciała. Ale zawsze to dwa dodatkowe otwory, czy coś? Szkoda, że te dwa punkty w tej chwili są kompletnie nieprzydatne już. Ja nikt nie przejmuję. To brzmi jak wstęp do jakiegoś potężnego ale. I nie mogę powiedzieć, że nawet bym nie zdziwił jakiekolwiek potężne ale tutaj. Zresztą Biffer ma wrażenie, że tutaj wystarczająco dużo kinków. Ta ściana. A drugiej strony tej ściany są drzwi, co ciekawe. Hello. To mogli dać facetę trochę niżej? To prawda, mogli. Pytanie jest, czy chcieli? A, tu nic nie ma, czyli możemy tylko tutaj przejść, okej. Okay. A, wyleczmy sobie manę. Zwłaszcza, że mogę mieć pewne podejrzenia, czego gra od nas oczekuje, jeżeli wrzucę nas do tego. Do miejsca z terminalami i z leczeniem. Imperium Kinków. A część pomyślałem i też żałuję. Zależy żałować po 10 z klasą. To zawsze lepszy pomysł. Au.
Kaczki zbliżają na głowę Elkili. Kto do głowy Elkili? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Nie jestem pewien, czy mogę to bardziej zbliżyć niż to, co tutaj? A w walcach chyba nie mam kontroli nad kamerą. Ma nadal usta na głowie. Nie jestem pewien, powiem szczerze. Czy to, co ona tam ma czerwone, to się otwiera, czy nie? Co ja napisałem? Jeżeli tego nie zrobię, to czas to naprawić. Was chyba będzie lepiej widać, spróbuję zobaczyć. Otwieramy drzwi. Co może być złego po tej drugiej stronie? Stay away. Harley, tell us what's going on. That is not important. Ja trochę też mam tak samo. Please don't. I don't know anything. I'm telling you the truth. Why don't you know? We were the only ones on the battlefield. Now who is the girl? Where did she come from? Answer me, Harley. Why the hell can't I get that girl out of my mind? I to spokój się. Please. I really don't know. I see now. There is one thing I finally understand. In this world, it's eat or be eaten! It's eat or be eaten! O kurwa, zeber. Asura Hagriva. Dobra, teraz postawę standardowo. O, nice. No nie będę już raczej... mogę spróbować wejdować fire raz. Jeżeli nie użyję żadnego ognistego ataku, to... To po prostu... nie będę już tego używał do pierwszego użycia. Venom to może wejdzie poison? Skewer. To był ognisty atak? A! Nie wyglądał, ale... znaczy chyba był ognisty. Okay. I teraz rzucę tego Voida. Jego dostanę w sumie, I guess. To bolało wydanie. Ha 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 ha. Oh, okej, nie tykać go lodem. Tylko w sumie pytanie, czy to działa na jedną turę, czy to działa, aż zostanie zużyte? Nie wygląda... I mean! Trochę kadu z czaczki kaj dla mnie, ZM5. Dobra, nie napisałem, czy to działa na jedną turę, czy aż się strzeli. Miałbym się wrócić do ludzkiej formy? Czemu miałbym uciec? Zazwyczaj działa na jedno tutaj, że mogę sprawdzić. Działa na wyższej stronie, cały czas chodzi. Jest ona u mnie zeszła, chyba nie użył nic. A nie użył niczego. Wiecie co? Nawet jeżeli to... to i tak moja ostatnia tura. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Burn to the ground? Czy to Hienal? Hienal, wracaj do swojej kolejnej gry.
Powiem tak, i tak miałem tak naprawdę taką turę, że nic bym więcej nie zrobił, więc nie widziałem powodu, żeby tego nie robić. A, Voidfire. O Jezu, powiedz jakbym grał SMT5 pod tym względem. Dumpnery były bardzo zbalansowane. O, a cóż to? Dumpnery, te przedmioty, które blokowały ataki danego typu. Zwłaszcza, że 99% bossów w SMT5 używa konkretnego ataku, kiedy używa Maga Sochi. Zresztą... Nie wiem, czy to się tyczy normala, łamany na casuala, łamany na cokolwiek innego. Ale miałem wrażenie, że na jednego z final bossów nie dało się tak naprawdę bez fizycznego dumpnera albo innej metody blokowania fizycznych, chyba że nie przeżyć jednego z ataków. Bo kojarzę, że przy wadze poziomów na plus 2 minus 2 dostawałem 4-cyfrowe numerki. Mówię o SN5 Lenden, żeby nie było. Ja tylko też nie precyzuję, o kogo chodzi, żeby nie było, że spoiluję komuś, kto jeszcze nie go. Bossa kryje się każdej. Każdej Vengeance'owej. Chodzi mi o tego wspólnego. Konkretnie o atak Magatsuki tego bossa. Teraz to powiedział, I see. Właśnie moje, takie było moje skojarzenie. Przy czym tutaj są zauważalnie tańsze, tak? Bo w SMT5 dumpnery... Dumpnery są drogie. A skille też są drogie. Okej, czyli dowiedzieliśmy się absolutnie nic. Harley jest martwy, będziemy podążać za embrionem. No i w sumie racja, przecież ten, przecież wojna plemion i w ogóle. To za upierdliwa kobieta. Jeżeli jest mniej znani, to wezmę tam swojego gościa. Excuse me? Wracajmy do bazy. Dobrze, jesteś zmęczony, to wracajmy do bazy. Będziemy przestrzegać prawa osobowiska. Jesteś naszym nowym szefem. Doskonale. Mam wrażenie, że powinienem dwie skrzynki. Chyba jakoś to przeboleję. Wracajmy do nas. Argila jest trochę zmęczona, nie każ mi cierpieć, czekać i boga. Ona nas nie dziabnie, prawda? Heat. That is Gale. So you're hungry, Gale? Wanna eat me? Yes. Nie wiem, co to niebieskiego ośmy na głowie. Najlepsze dready, nie wiem o co chodzi. Cries out to you, deliver us from the dark and gate.
No nie słyszę szanty. Szanty śpiewają. What in the hell was that? A song. That was a song? Tak, o co chodzi? Yes, a song. Tell me. Who are you? My name is Sarah. I've come to help everyone. You came to help us? From where? O nie, to jest zaginiona połówka serfa. I can't remember. I just know that I'm here to help everyone. Chciałem sprawdzić voice actora w tej grze. SMT Hit. Kontynuuj. Your explanation is flawed. We know nothing about you. You say that you remember nothing. Why then would you help us? I do not comprehend. I'm sorry. The thing is, I've heard that song somewhere. I have too. Yeah, same here. I have not. I do not comprehend. I'm sorry. I do not comprehend. As long as she's here, we'll be safe from one another. We may even be able to return to normal. You felt that hunger. You felt that power inside of you. All of us have changed, so deal with it. So, we'll be this way forever? Znam oczyszczę Makisie. Nothing has been resolved. The Karma Temple will identify. Pamiętam, że też sobie odpaliłem SMT5 na emulatorze i miałem dokładnie samo uczucie, pomimo, że miałem fizyczną kopię. For what purpose, dissemination machine? Questions of this nature are not permitted. Report to the temple immediately. Przy czym jednocześnie pamiętam, że SMT5 to tak zwane nieoficjalne, nielegalne i tak dalej mi lekko się sypało, więc był to dla mnie jednak trochę problem. Jak tam moja druga połówka? Możemy być razem z Serafinem tego świata? A, przepraszam pana, nic nie pamiętam. A, jak my wszyscy. Przywaj każdego z przywódców? To nie jest normalne. Wszyscy poddadzą się masowej egzekucji. Sera. Nazywa się Sera. Tak, nazywa się Sera. O co chodzi? Niech ktoś nie odchodzi w świątyni, ser, musisz iść do świątyni. Można to trochę wyjaśnić, kim jest Sera, albo co się dzieje. Zaczęła mieć kwestie drogowe już spotkanie szybuje. O, oh, no! Właśnie, muszę jedną rzecz sprawdzić, skoro już była mowa o voice actorach. Bo zastanawiałem się, czy powinienem kojarzyć jej głos angielski? Pewnie trochę powinienem. Ale tylko trochę. Chodziło mi o to, o Serę. Nie myli z Amali. O, z VTuberką!
No, chyba nie będę. Tak, że dziewczyna pozostanie z nami, nie będziemy musieli się martwić o pożar ciężkiego własnego promienia. A my to do Sinera Soto 2. Pewnie ci nie zaskoczę, ale nie gada, jest kim to pić, nie potem. Więc tutaj ciężko by mi było się odnieść jakkolwiek do tego. In before aż zimne, że w to grasz z angielskim dubbingiem. Ale go się informuję. Zagadę, widziałem to, ona Fokę też gra w wielu grach, które nie były oryginalną Persona 2. Ani Reloadem. Z jakiegoś przekrętego powodu. Powiedz, anime z dubbingiem to chyba... Nie powiem, że nigdy nie widziałem. Z angielskim. Głównie Dragon Ball kojarzę. Wiadomo, jak to był chodzi w Asphalt WT2. Za każdym razem, kiedy mówię sobie, że musiałbym się jakoś lepiej zapoznać z angielskimi dubbingami, to myślę sobie jednocześnie, że dla mnie większość tych takich typowo anime gier dużo bardziej pasuje z japońskim dubbingiem. Hit ja nie brzmimy tak samo. Hit brzmi znacznie ostrzej niż wcześniej. Tak, inna ja się zdaje dla niego. Aż tak nie mówię? Dlatego Octopath bardziej pasuje do mnie. Octopath jest na granicy. Gdzie jestem w stanie przejąć obie wersje? Jak śmiał nas tak zrywać? Przynajmniej mogą powiedzieć na coś szczerze. Ten dają w końcu całym zamówiskiem. Lepiej, żeby nam nie powiedzieli, że nic nie wiedzą. A i tam pewnie tak nam powiedzą i tak. A to już tam mówili, że wszyscy zachowują się nielogicznie. Nie, że nawet wyraźnie starszą, młodszą. Kasi nie brzmi młodo, imo. W sensie, na pewno słychać po niej, że jest starsza niż ta, niż Oshet, czy... Boże. Wleciało mi imię z głowy i mnie po kurwi. Tancerka. Agnera, tak. Cieszę się, że się rozumiemy. Weźmy do Sarasachi. O kurwa, kto odpalił rakowo balladę w moim SMT-ku? A ludzie wszelkich plemion zebrali się tu, aby zebrać informacje, dlatego walka tutaj zabroniona. Zabroniona, dopóki ktoś się pierwszy tego nie zabi. Polski dubbing dobrze, co trzeba pamiętać na swoim kanałach polsku. Boję się posłuchać trochę tego. Polskiego dubbingu Kaiki. To zwierzę. Patrz na ciebie swoimi głębokimi, sennymi oczyma. Co to jest? Wygląda jak kot. Jeżeli zignorujemy dwie dodatkowe szczęki. To jest to kot. Marki, zlituj się. Mam resztki szacunku do swojego Sima. Wszyscy się rozebrali. Pewnie wszystkich... Przywrócę wszystkich plemion na raz, jest bez precedensu. Świątynia musi mieć bardzo ważną wiadomość. Czy super ważną wiadomością jest odpalamy Battle Royale, bijcie się ze sobą wszyscy? No się nie dziwię, jeżeli to będzie. Przybyłem, aby się tutaj przyjrzeć, ale jesteś tylko w chudlowym chłoptasiem. Jednakże w twoich oczach wyczuwam siłę. Zmieniłeś się wcześniej podobnie jak Jasz, nie? Nie wiem, czy ty się zmieniłeś wcześniej, więc nie chcę potwierdzać ani zaprzeczać. Więc co ciebie naznaczono z znakiem wodnej korony? Człowiek zniszczył wangardów.
miałem tutaj Soul Hackers 2. Znaczy, ja słyszałem tak sprzeczne informacje o Soul Hackersach, że jeżeli będzie jakaś promka poniżej setki, to będę chciał je sobie ogarnąć i zobaczyć, jak to wyszło. Bo słyszałem, że gameplayowo ta gra trochę nie domaga, a z drugiej strony postać fabularnie jest przynajmniej porządna. Więc będę chciał zobaczyć przynajmniej. Mamy tu już zajęć dla wszystkich. Powiem tak, przeszedłem Neptunie, w tym Neptunie na PS3, więc wiem, czym jest paskudny gameplay i okropny dungeon design. Neptunie na PS3 była doświadczeniem i wciąż ją przeszedłem. Więc wydaje mi się, że Soul Hackers nie są w stanie mnie zabić swoim dungeon designem. Prawda? Prawda? Duży terminal karmy. Będzie sobie zapiszę. Czy Sandfield Bar ma dungeony? Proste padło ściany po kilka godzin. Zależy jak bardzo puste. Wiesz, to czasami mam wrażenie, że wolę pusty prostopadłościan, kiedy się ciągnie kilka godzin, niż prostopadłościan, który jest krótszy, ale co 3 sekundy ci rzuca random encounter. W ogóle mam wrażenie, że przez granie w gry, które mają encountery widoczne na mapie, potem bardzo ciężko jest wrócić do gier, które mają random encountery. Dosłownie puste. To nie brzmi aż tak tragicznie. Ale się ma coś z tego, że wstać już wojewódzki i demonów. A niż ten demon, z jakiej strony kupujesz D1D. Widzę, gdzie nastąpił twój problem. Kupujesz Day 1 DLC. Tak, mnie sobie się daje ci tylko buff do ataku na końcu. Nie da się zmieniać demonów w trakcie walki, chyba że da się to odblokować. Dungeon są dość puste, chyba niewielkie, że aż w takim elementu się zmieni na pierwsze 5-13-5. Czy to uniwersum z SMT4 Apocalypse Moment? Tylko w każdym dungeonie? Ta sefa została wyznaczona przez Świątynię Karmę jako wolna sefa. Okej. Okay. Na tym terenie obowiązuje zawieszenie broni, konflikty są zabronione. Jest taki dungeon sobie szczerze, protokół chyba nic się nie zmienia. Brzmi wyśmienicie. Szczerze mówiąc, coraz bardziej brzmi jak gra idealna do obejrzenia, jak ktoś gra, a nie do tego, żeby samemu w nią zagrać. O, to prawie jak nie dał. Nie. Nieważne ile pokonasz, brutale będzie w numer 1. Jesteś przy ludzkim bronu? Nie, jak się masz do lupy. No ja się śmieję, bo po prostu ja zawsze narzekam na Niery, że moim skromnym zdaniem to jak są zrobione endingi, zwłaszcza w Replikancie, byłoby dużo lepiej rozwiązane, gdyby taka była wizualna nowelką, a nie w momencie, kiedy jest gameplayowo powiedzmy aktywne. Ta gra nie oferuje wystarczająco dużo zmian względem tego, ile czasu trzeba poświęcić na przerobienie endingów. Nie jestem pewien, czy wszystkie, powiem szczerze. Tylko przywódcy plemion mogą wejść do świątyni, czy też wejść? Jasne! O Jezu. Ale po uszach dało. W
Ci bardzo dużo dobrego strzelam pod granicę Sohakersów. Swoją drogą proszę bez spoilerów potencjalnie, bo jeżeli chciałbym kiedyś zagrać, to tak mocno na szlapę się da. Tak tylko uprzedzam. Generalnie jestem bardzo nielubiącym spoilerów człowiekiem. Okej, przyszliśmy i najwyraźniej odpalam machinę. Everyone is present. Why have we been summoned, dissemination machine? No answer to your query is available. There are no pertinent issues to be addressed at this time. Aha, czyli przyszliśmy po nich, doskonale. I do not understand this. The temple summoned... I summoned you. Maszyny szlak trafią? I am Angel. I am the one you invoke as you gaze at the heavens. Nie powiem, jest to jeden z designów aniołów. Listen closely, as there is not much time. Mark these words as the temple's new commandment. Soon. The laws of nature governing this world shall regress to a more primal state of being. The key lies in the Atma you have gained. Atma is the power of demons, signified by the brands upon your flesh. A demon gains power by feeding. Rend, slaughter, devour your enemies. There is no other way to survive. You cannot escape your hunger, warriors of purgatory. What is a demon? The essence of your new selves, your karma. You cannot yet understand. If you wish to learn the truth, slay those assembled here and ascend to Nirvana. All that you desire shall be granted in Nirvana. End the stalemate with your newly awakened powers, and fulfill my commandment at once. You speak words that we do not understand. Aside from our new power, nothing has changed. Słowa trudne. Correct. There is one addendum. The black-haired girl. One tribe will conquer this purgatory. And seize the black-haired girl. Nirvana shall open its gates to this tribe alone. Jak na to, że trzymamy się określenia mitologii nazywani Nirwaną fizycznego miejsca trochę mniej boli? Nie byłby to pierwszy raz. I zapewne nie ostatni. Jak nazywa się to dziewczę? If you punish the truth, Sarah, return to Nirvana, devouring everyone in your path. Bardzo mi się podoba, że ocenzurowało nasze imię. You mother. Critical system update. The temple acknowledges demon existence. System inquiry. Review this information, child of purgatory. A dużo nowych informacji. Przy czym jednocześnie mam wrażenie, że aż tak dużo się nie zmienia, bo i tak byliśmy na wojnie i teraz po prostu dostaliśmy jakiś taki wyższy cel do tego. W świątyni możemy mieć mantry, możemy otrzymać pobierając je z terminali. Czy możemy je mieć tutaj? Chyba nie. Dobra, poczytajmy sobie nowe informacje, które mają. Demon jest atmo persona, bo prawdziwym charakterem. Czy to persona? Wszystko to zrodzone z Boga
posiada możliwość informacyjną demonów. Wirus jest jedynie zapalnikiem, wyzwalaczem. Karma to suma twoich uczynków w twoim życiu. Więcej demonów upolujesz i położysz, tym więcej uzyskasz karmy. Karma jest źródłem twojej siły. Demony muszą pożerać magnetyt, aby przetrwać. Wszystko, co istnieje, zawiera ślady tego konstruktu informacyjnego, a ludzie i demony potrzebują wielkiej energii. Jeden sposób, aby otrzymać informacje bytu, to pożerać przeciwników. Szkoda, że mówię tylko tyle, a nie konkretnie więcej. Na demony ma wpływ szum informacyjny. Polowanie jest też... Na polowanie ma też wpływ szum słoneczny. Aha. Dzięki. Już wszystko wiem. Pożerajnie chyba uzyskiwać karmę i stać najsilniejszym bytem dziecko czyśćca, te, które pożera. No dobrze. A gdzie moje nowe, fajniejsze karmy? Potrzebuję magicznych karm. Dajcie magiczne karmy. Znaczy manty. Nie karmy. Jestem pewien, że będę bardzo regularnie mylił te pojęcia. A nieważne jak to by się nie zmieniało, my butale jesteśmy numerem jeden. Jeszcze czego? Nikt nie podkreślał na plemię o naszej sile. Tak ma to z wołowiną przed obiem. Jeżeli z wołowiną, to bardzo bogate to jest. Zaczęto dodać manty też pana. Jeżeli będziesz używać umiejętności łowieckich, będziesz w stanie je udoskonalić w pełni. Spróbuj podać manty z terminalu. Jasne, czemu nie? Umiejętności, których można się nauczyć, są wyznaczone na podstawie ulepszeń znanych jako mantry. Punkty atmy AP, haha, ability points, hahaha. Uzyskiwane walce są wykorzystywane, aby ulepszać manty i pozyskiwać umiejętności. Uzyskując mistrzostwo w mantach, można uzyskać kolejne do pobrania. Wybierz pozyskaj manty z terminalu karmy, aby pobrać manty dla każdego członka drużyny. Daj. Czy ja mogę? Mogę przejść bok. Czyli możemy jednocześnie... O Jezu, ale to jest duże drzewko. Holy shit. Zone White Force. Czyli teoretycznie mogę wziąć w tej chwili każdą magiczną mantę. I nie da się pewnie sprawdzić, co ona robi, prawda? O jest! Nie jest to pole, ale... Ice Demon. Albo for Ice Boost. Tam chyba daj. Oh my. Zastanawiam się, czy jest sens wykupować dla Argilii, jeżeli ona jeszcze tej manty nie opanowała do końca. Więc chyba z tym się wstrzymam na razie. Co jest ciekawe, że inne postacie by spróbowały już mają swoje skille, a ten.
A Argyla jeszcze nie? Przecież to nie jest tak, że ona umierała w walce czy coś. A ja teraz muszę najpierw opanować tę mantrę. Jak ją opanuję, to będę mógł sobie ustawić nowe rzeczy. Nie mów tak. Tak nie wolno. To bardzo niemiłe z twojej strony, że tak mówisz. Agianima chciała pożerać wrogów. I guess, że ma to sens w sumie. No, jako takie wprowadzenie to wydaje mi się, że to będzie dobry moment na skończenie sumyka. Zwłaszcza, że ten... mamy jeszcze trochę przygotowań do 24-godzinnego i chciałbym trochę pomagać Seiko i z tym. To gra wygląda całkiem ciekawie, to na pewno. I póki co jeszcze nie miała czym mnie odrzucić, chociaż już czuję, że będzie... Nie jestem pewien, czy grindowata, czy po prostu jest na tyle rozbudowana, ale to się wszystko ogarnie jeszcze pewnie w taniu. No, także na dziś to było tyle w środę Money Battle Network 2. Będziemy grindować, mamy na postgame'ować. A w sobotę zapraszam 24 godziny Stomek. We w tym, co ostatnio mówiłem, to nie ma Heroesów w sobotę. A na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie, po. Cześć.